W ostatni piątek pod jednym ze sklepów monopolowych doszło do pobicia 24-letniego mieszkańca Suwałk. Mężczyzna trafił do szpitala. Obrażenia są na tyle poważne, że lekarze nie wyrazili zgody na jego przesłuchanie. Czterej napastnicy to młodzi ludzie, mają zaledwie od 18 do 20 lat. Nad ranem dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na jednej ulicy w centrum miasta słychać krzyki, biegają mężczyźni. W to miejsce został skierowany patrol policji. Mundurowi, jak przybyli na miejsce, zastali tam 24-letniego mieszkańca Suwałk. Okazało się, że mężczyzna został pobity przez kilka osób, którym zwrócił uwagę za ich niestosowne zachowanie się w kolejce do sklepu. Mało tego, że sprawcy okładali mężczyznę pięściami, to jeszcze jeden z nich zadał kilka ciosów nożem. Policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwali karetkę pogotowia. O całym zdarzeniu zostały powiadomione patrole, które miały w tym czasie służbę w mieście i całe szczęście już po dosłownie kilkunastu minutach jeden ze sprawców został zatrzymany. Do przebywającego w suwalskim areszcie 18-latka jeszcze w tym samym dniu dołączyli jego koledzy. Nazajutrz wszyscy agresywni mężczyźni usłyszeli zarzuty. Jak informuje rzecznik prasowy policji, sprawcy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Jeden z nich usłyszał zarzut z artykułu 159 paragraf 1 kodeksu karnego, natomiast pozostała trójka ze 158 paragraf 1 kodeksu karnego. I jakie konsekwencje prawne grożą? Za udział w bójce do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafi niebawem na wokandę suwalskiego sądu karnego.